Dzień dobry, witam Państwa w rozmowie Echo 24. Kłaniam się Marta Wrońska, a dziś naszym i Państwa gościem jest wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie wojewodo, zacznijmy od pozytywnych informacji, bo jeśli chodzi o sytuację związaną z koronawirusem, no to mamy dziś najniższy przyrost zakażeń od prawie roku, więc no to pozytywne informacje. Bardzo pozytywne. Oczywiście pamiętajmy, że to jest poniedziałek, czyli badania z niedzieli. Tym niemniej jednak, no, jak patrzymy na próbkę całego roku, to sygnał bardzo optymistyczny. Ja bym powiedział, że z mojej perspektywy to jest też, dzisiaj sobie liczyłem, że po dwóch miesiącach od szczytu zachorowań drugiej fali mieliśmy jeszcze 50% łóżek zajętych w stosunku do szczytu drugiej fali. Natomiast w tej chwili zajętych łóżek covidowych na Dolnym Śląsku jest mniej niż 5% w stosunku do szczytu z połowy kwietnia. Więc tempo ubywania pacjentów covidowych jest bardzo znaczące i to na pewno też jest optymistyczne. Ale nie zapominajmy, że idzie jesień i ci wszyscy, którzy w tej chwili bagatelizują, że teraz jest bezpiecznie, w związku z tym nie trzeba się szczepić, no chcę ostrzec, że ta jesień może niestety należeć do nich, tak, że ci, którzy się nie zaszczepią, będą jednak narażeni po pierwsze na zakażenie w większym procencie niż inni, a drugi na gorszy przebieg choroby. Dzisiaj miałem takie spotkanie podsumowujące, trochę dziękujące personelowi szpitala tymczasowego i no, rozmawiałem z lekarzami, którzy no jednak mówią, że w tym szpitalu nie mieli ludzi, nie było nikogo podwójnie zaszczepionego, że zdarzali się ludzie po pierwszej dawce, ale to było wtedy, kiedy najprawdopodobniej z ich analiz było nałożenie się, że już mieli chorobę, o tym nie wiedzieli i się zaszczepili. Więc teraz jest najlepszy moment na szczepienie, ponieważ jest najbezpieczniej. Jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że nosimy w sobie COVID, w związku z tym teraz trzeba się właśnie zabezpieczyć na jesień. Panie wojewodo, proszę powiedzieć, właśnie wspomnieliśmy o szpitalu tymczasowym, a szpital tymczasowy jest ponownie pod lupą. Tutaj poseł Konfederacji Krzysztof tutaj zapowiedział złożenie interapelacji poselskiej w sprawie kosztów związanych z powstaniem placówki. Co wojewoda powie właśnie na ten temat? Po pierwsze, no jeżeli jest jakaś inwestycja warta 70 milionów złotych, no to uważam, że powinna być skontrolowana. To są duże pieniądze i oczywiście racjonalność tego typu wydatków powinno podlegać pod kontrolę opinii publicznej. Nie ma tutaj żadnego problemu. Ja bym powiedział, że trochę ze strony opozycji traktuję to też jednak, tu będę lekko złośliwy, jako taki taniec rytualny. To znaczy, że trzeba pokazywać, że władza zrobiła źle, że mogła, bo mnie najbardziej śmieszą takie argumenty, a zbudowaliście na 400, a wykorzystaliście około 300. No, tak, to było o tyle, że mieliśmy jeszcze rezerwę, i to uczciwie trzeba powiedzieć, na 2-3 dni, nie więcej. Więc no, odbieram, że chyba opozycja tak musi, chyba inaczej nie umie. No, przyjmuję to. No. A kontrola, proszę bardzo, oczywiście, to były pieniądze podatników, musi to być sprawdzone. Dobrze, że teraz sytuacja właśnie z koronawirusem już jest stabilna i szpital tymczasowy jest zawieszony, ale rozumiem, że ten szpital dalej pozostaje w rezerwie, tak, żeby ratować w razie tej czwartej. My mamy umowę i była od razu ona, tak, prawie wszystkie szpitale w Polsce tymczasowe do 30 czerwca. W tej chwili jesteśmy w trakcie rozmów, więc siłą rzeczy nie będę ujawniał żadnych szczegółów, czy co dalej. No, niewątpliwie to, co dalej, także zależy od warunków finansowych, tak? No bo to się wiąże z kosztami za gotowość, za to, że podwyższamy pewien próg bezpieczeństwa zdrowotnego. No, trzeba płacić, tak jak płacimy za armię, mimo że święcie wierzymy, że do wojny nie dojdzie.
Proszę powiedzieć, bo właśnie mówiliśmy, że dziś niewiele ponad 100 zakażeń koronawirusem w całej Polsce, bardzo dobre statystyki, najniższe, ale lekarze przewidują wzrost zachorowań właśnie po zniesieniu obostrzeń. Co uważa na ten temat wojewoda? Bo obostrzenia są cały czas regularnie, krok po kroku znoszone. Znaczy, mi się wydaje, że w tej chwili rzeczywiście skala zakażeń jest stosunkowo niska, więc nawet te zbiorowe spotkania nie są tak bardzo, bardzo niebezpieczne. I wydaje mi się, że w tym momencie jest pewna faza, kiedy znowu sterowalność powinien przejąć sanepid. To znaczy, że przy tej niewielkiej ilości zakażeń jest dużo łatwiej stwierdzić, gdzie są potencjalne ogniska, wprowadzić izolację czy kwarantannę i otrąbić tych, którzy mogą zakażać innych. Więc to jest według mnie bardzo istotne, żebyśmy te ogniska diagnozowali, eliminowali możliwość transferu wirusa jak najdłużej, bo na pewno jakaś zwyżka w okresie jesiennym nastąpi. A jaka ona będzie? No będzie uzależniona od tego, jak będziemy zaszczepieni. I rzeczywiście, no, wracamy do początku rozmowy, pobór będzie z tych, którzy się w dużym stopniu nie zaszczepili. Właśnie proszę powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja ze szczepieniami, bo nadal trwają, tak? Zachęcamy wszystkich, żeby się szczepili. Tych punktów na Dolnym Śląsku jest wiele i szczepionki są także. Nie, no w tej chwili raczej nie spotykam się z jakimś problemem typu kłopoty ze szczepieniami, czy że ktoś się umówił na jakiś termin. Jakbym powiedział, jakie są problemy, no to jeden problem jest taki, i muszę powiedzieć, że tego zupełnie nie rozumiem, ale to jest poza racjonalnością. To znaczy, że ktoś się zaszczepił pierwszą dawką i nie szczepi się drugą. To znaczy, to jest jakiś dla mnie dziwny brak konsekwencji, ponieważ no, jeżeli jest obawa jakichś negatywnych konsekwencji, no to one już mogły zaistnieć pod wpływem pierwszej dawki, co wydaje mi się daleko, daleko nieprawdziwe, ale rozumiem, że może być taka obawa. Ktoś kupuje sobie polisę na, nie wiem, na 70%, może zwiększyć do 95% za darmo i z tego upgrade'u nie korzysta, więc to jest trochę dziwne. Natomiast no, apeluję, żeby wykorzystać czas wakacji, czas, kiedy zakażeń nie ma, żeby się właśnie teraz zaszczepić, a nie wtedy, kiedy będzie znowu zajrzy nam jakiś strach w oczy, zadbać o swoich najbliższych. Ja będę cały czas powtarzał, wśród lekarzy, pielęgniarek, wśród pracowników DPS-u, pensjonariuszy DPS-u w czasie trzeciej fali nie mieliśmy żadnych problemów ilościowych z chorobą. Szczepmy się, szczepmy, proszę Państwa, to teraz bardzo ważne. Unieważnił wojewoda decyzję wałbrzyskich radnych o obowiązkowych szczepieniach. Mówił Pan, że Wałbrzych to nie jest miasto państwo. Proszę powiedzieć, rozumiem, że wojewoda uważa, że po prostu obowiązek nie powinien być tutaj znaczący i kluczowy, jeśli chodzi o chęć zaszczepienia się. Nie, zupełnie o coś innego. Ja nie wchodzę w meritum. Ja wchodzę w aspekt prawny decyzji rad miejskich. Ja nie naprawiam demokracji, ja nie mówię, jak być powinno. Ja sprawdzam, czy dana uchwała bazuje na polskim prawie. Polska konstytucyjnie, więc tutaj do Rady Miejskiej Wałbrzycha, konstytucja, jest państwem unitarnym. To oznacza, że samorządy mogą podejmować pewne decyzje regulacyjne, ale w ramach tych kompetencji, które samorządom są przyznane. Kompetencja związana z obowiązkowymi szczepieniami, a takie w Polsce występują, jest kompetencją na poziomie rządu. I nie może jakaś gmina wprowadzać sobie ekstra prawa, tak? To znaczy na przykład, nie wiem, że na terenie danej gminy obowiązuje limit szybkości nie 140 na autostradzie, tylko 200, a w mieście nie 50, tylko 150. Tak? To znaczy to polega na tym, że w Polsce obowiązują spójne przepisy i być może i tylko ustawodawca mówi, w zakresie jakichś regulacji może być gmina. Gmina może podejmować takie uchwały
kierunkowe, apelujące do strony rządowej. Takich uchwał jest dużo, żeby środki europejskie były tak dzielone, żeby inaczej naliczać podatki i tak dalej. Ale nie może sama regulować rzeczy, które do nich nie należą, bo to jest kompetencja parlamentu i rządu. Koniec, kropka. Tylko tyle. A Wałbrzych drugi raz popełnił taką uchwałę. Wcześniej to była uchwała plastikowa, zakazująca plastiku. To też nie jest regulacja, która może być na poziomie gminy. Dobrze, przenieśmy się teraz do Rzeszowa, bo tam zakończyły się wybory prezydenckie. Wygrał kandydat opozycji Konrad Fiołek. To symbol, panie wojewodo, prognostyk dla kolejnych wyborów? Nie, ja bym powiedział, że moje odczucia są takie, że wyborcy bardzo często dokonują zupełnie innych wyborów na poziomie, jest jakaś część, która jest zdecydowanie po jednej i po drugiej stronie. Jest część, która jest ruchoma i ona decyduje, kto rządzi tak naprawdę. I ci sami ludzie potrafią w wyborach samorządowych głosować na partię A, w wyborach na europejskich na partię B i w wyborach parlamentarnych na partię C. Wbrew pozorom ludzie intuicyjnie wyczuwają, kto odpowiada za autobusy miejskie, kto odpowiada za 500+, a kto odpowiada za rezolucję w Parlamencie Europejskim w sprawie Turowa. To są trzy różne przestrzenie i od tego jest uzależniony głos wyborców. W związku z tym jasne, że strona rządząca powinna wyciągać wnioski, bo przegrała. Natomiast bym raczej przestrzegał stronę opozycyjną, albo może z mojej perspektywy to by było lepiej, żeby uwierzyła już w swój sukces, że jest wspaniała, ma rewelacyjny program i następne wybory na pewno wygra. Tylko po prostu wiemy, że ani nie jest wspaniała, ani nie ma programu. Więc na tą chwilę no, wygrali, w porządku, ale bym powiedział, nie ma ekstrapolacji wyborów parlamentarnych i samorządowych. Proszę zwrócić uwagę, że w poprzednich wyborach samorządowych raczej na poziomie gmin wygrywała bardziej Platforma niż PiS. Był remis ze wskazaniem na PiS na poziomie sejmików w tych samych wyborach, a po roku było jednak zdecydowane zwycięstwo powyżej 43% PiS-u w wyborach parlamentarnych, w wyborach europejskich. Więc to takie zupełnie proste nie jest. Rozumiem. No to tutaj postawmy kropkę w takim razie. A ja bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym i Państwa gościem był wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski. Dziękuję. Dziękuję.